Witajcie w kolejnym rankingu na kanale Ski Jumping TV. Wielu z Was prosiło mnie już od kilku sezonów o ranking najlepszych aktywnych skoczków na świecie, więc postanowiłem go w końcu zrealizować. Kryteria oceniania znajdziecie jak zwykle w opisie filmu. Względem kryteriów z poprzednich rankingów nastąpiła tylko jedna drobna zmiana. Usunąłem dodatkowe punkty za zwycięstwa w mini turniejach, ponieważ nigdy nie miały one większego znaczenia. A po krótkotrwałym zainteresowaniu tego typu turniejami wydaje się, że moda na nie minęła. Nie widzimy ich już nawet w Pucharze Świata i wygląda na to, że nikt o nich bardzo nie pamiętam. Tak więc już bez przeciągania przechodzimy do rankingu. Na miejscu 10 z dorobkiem 66 punktów znalazł się Niemiec Andreas Wellinger. 28-latek, który w obecnym sezonie wrócił do życiowej formy, nie stał jeszcze nigdy na podium klasyfikacji końcowej Pucharu Świata, choć jest duża szansa, że w tym sezonie się to zmieni. Jest on natomiast mistrzem i wicemistrzem olimpijskim z Pjongczangu. Wywalczył w swojej karierze 3 srebrne medale Mistrzostw Świata. Był dwukrotnie drugi w turnieju czterech skoczni i zdobył srebrny medal Mistrzostw Świata w lotach narciarskich, co miało miejsce w tym sezonie w Badmintendorf. Zajmował drugie miejsce w Pucharze Świata w lotach oraz trzecie miejsce w turnieju Row Air. Jest też zwycięzcą letniego Grand Prix z 2013 roku. 3 lata później zajął również drugie miejsce w tym cyklu. Poszczególne konkursy Pucharu Świata wygrywał 6-krotnie, a na podium stał 36 razy. Na miejscu 9 znalazł się pierwszy z 2 Polaków w tym zestawieniu, czyli Dawid Kubacki, który Wellingera wyprzedził o zaledwie 1 punkt, gromadząc ich na ten moment 67. Podobnie jak Niemiec, nigdy nie stał na podium klasyfikacji łącznej Pucharu Świata. Wywalczył brązowy medal olimpijski, a także złoty oraz brązowy medal Mistrzostw Świata. Zajmował pierwsze, drugie i trzecie miejsce w turnieju czterech skoczni. Jest najlepszym skoczkiem w historii letniego Grand Prix, które wygrywał aż 4 razy i 1 raz zajął w nim drugie miejsce. Zdobył również nagrodę Skok Roku. Do tej pory wygrał 11 konkursów Pucharu Świata i 38 razy stawał na podium. Miejsce 8 zajmuje legendarny skoczek, który ma na swoim koncie większość istniejących rekordów w skokach narciarskich dotyczących wieku. Mowa oczywiście o Noriyakim Kasai, który zdobył 75 punktów. 51-latek wciąż pozostaje aktywnym zawodnikiem, a już niedługo podczas weekendu w Sapporo wyśrubuje prawdopodobnie swój kolejny własny rekord najstarszego zawodnika startującego w Pucharze Świata. Kasai dwukrotnie kończył Puchar Świata na 3. miejscu, po raz pierwszy w roku 1993, a po raz drugi w 1999. Jest on srebrnym medalistą olimpijskim z Soczi z 2014 roku. Na Mistrzostwach Świata zdobywał 2 brązowe medale. Był dwukrotnie drugi w turnieju czterech skoczni. Jest mistrzem świata w lotach z 1992 roku, a w Pucharze Świata w lotach zajmował dwukrotnie drugie i raz trzecie miejsce. Zwyciężał również w turnieju nordyckim. Ma w swoim dorobku 17 wygranych konkursów Pucharu Świata i aż 63 miejsca na podium. Przechodzimy na miejsce 7, a na nim witamy drugiego w tym rankingu Niemca, czyli Karla Geigera. 32-latek uzbierał 81 punktów. Zajmował on dwukrotnie drugie miejsce w Pucharze Świata. Ma na swoim koncie brąz olimpijski, a także 2 srebra i 2 brązy Mistrzostw Świata. Zajmował drugie i trzecie miejsce w turnieju czterech skoczni. Jest mistrzem świata w lotach oraz zdobywcą małej kryształowej kuli. Zajmował drugie miejsce w turnieju Row Air oraz w letnim Grand Prix, a w 2022 zdobył nagrodę Skok Roku. Wygrywał 15 poszczególnych konkursów i 39 razy stał na podium. Na miejscu 6 gościmy jedynego w tym rankingu Norwega i jednocześnie pierwszego skoczka, który przekroczył barierę 100 punktów. Jest nim Halvor Egner Granerud z dorobkiem 104 punktów. 27-latek to dwukrotny zdobywca Pucharu Świata. Nie posiada jednak żadnego indywidualnego medalu olimpijskiego ani Mistrzostw Świata. Wygrywał za to turniej czterech skoczni oraz zajmował w nim trzecie miejsce. Jest wicemistrzem świata w lotach oraz zdobywcą drugiego miejsca w Pucharze Świata w lotach. Po jednym razie wygrywał turniej Row Air oraz letnie Grand Prix. W pojedynczych konkursach Pucharu Świata triumfował 25 razy i 41-krotnie stawał na podium. Miejsce 5 przypadło jedynemu w tym zestawieniu Słoweńcowi, którym jest Peter Preutz. 31-latek zdobył 141 punktów, zostawiając pod tym względem daleko w tyle swoich rywali. Ma on w swoim dorobku 1 kryształową kulę oraz dwukrotnie drugie miejsce w Pucharze Świata. Jest wicemistrzem oraz brązowym medalistą olimpijskim, a także wicemistrzem i brązowym medalistą Mistrzostw Świata. Wygrywał i zajmował 3. miejsce w turnieju czterech skoczni. Zdobył złoty i brązowy medal Mistrzostw Świata w lotach, natomiast w Pucharze Świata w lotach zdobył aż 3 małe kryształowe kule.
Jest rekordzistą pod względem zdobytych nagród Skok Roku. Sięgał po nie czterokrotnie. Wygrał w swojej karierze 23 konkursy i 57 razy stał na podium. Czwarte miejsce w naszym rankingu zajmuje drugi japoński skoczek, czyli Ryoyu Kobayashi, który od swojego rodaka z tego zestawienia jest niemal dwukrotnie młodszy. Zgromadził 173 punkty. Kobayashi to dwukrotny zdobywca Pucharu Świata. Zajmował w nim również trzecie miejsce. Jest on mistrzem i wicemistrzem olimpijskim z Pekinu. Na Mistrzostwach Świata wywalczył srebrny medal, za to turniej czterech skoczni padł jego łupem już trzykrotnie. Nie zdobył jeszcze w swojej karierze medalu Mistrzostw Świata w lotach, jednak posiada małą kryształową kulę i trzecie miejsce za Puchar Świata w lotach. W turnieju Row Air zajmował pierwsze, drugie i trzecie miejsce, a w 2019 zdobył nagrodę Skok Roku. Pojedyncze konkursy Pucharu Świata wygrywał 31 razy, a na podium stawał 57-krotnie. Pora na podium naszego zestawienia, które otwiera legendarny szwajcarski skoczek Simon Amann. 42-latek zajął w nim trzecie miejsce z dorobkiem równych 200 punktów. Amann ma na swoim koncie jedną kryształową kulę za zwycięstwo w Pucharze Świata. Zajmował w nim również dwa razy drugie i raz trzecie miejsce. Jest najlepszym skoczkiem w historii Igrzysk Olimpijskich. Zdobył na nich aż 4 złote medale. Ma też w swoim dorobku złoty, srebrny i 2 brązowe medale Mistrzostw Świata. W turnieju czterech skoczni zajmował 2 razy drugie i 2 razy trzecie miejsce. Jest mistrzem świata w lotach i 4-krotnym zdobywcą trzeciego miejsca w Pucharze Świata w lotach. Jeden raz zwyciężył w turnieju nordyckim i 3 razy był w nim trzeci. Zajął pierwsze i drugie miejsce w letnim Grand Prix oraz zdobył nagrodę Skok Roku. Wygrał 23 poszczególne konkursy Pucharu Świata, a na podium stał 80 razy. Pora na dwóch zdecydowanie najwybitniejszych skoczków, którzy wciąż pozostają czynni. Na miejscu drugim znalazł się Austriak Stefan Kraft, który jest aktualnym liderem Pucharu Świata i świeżo upieczonym mistrzem świata w lotach, więc z pewnością zdobędzie do tego zestawienia jeszcze sporo punktów w przyszłości. Na ten moment ma ich 234. Stefan Kraft to dwukrotny zdobywca Pucharu Świata. Kończył go również dwukrotnie na drugim i raz na trzecim miejscu. Nie posiada w swoim dorobku żadnego medalu olimpijskiego. Jest natomiast trzykrotnym mistrzem i dwukrotnym brązowym medalistą Mistrzostw Świata. Zwyciężał i zajmował trzecie miejsce w turnieju czterech skoczni. Jest mistrzem i dwukrotnym brązowym medalistą Mistrzostw Świata w lotach. Ma na swoim koncie aż 3 małe kryształowe kule za Puchar Świata w lotach. Jeden raz zajmował w nim też trzecie miejsce. Dwukrotnie zwyciężał i dwukrotnie zajmował drugie miejsce w turnieju Row Air. Jest również zdobywcą nagrody Skok Roku. Konkursy Pucharu Świata wygrywał 37-krotnie, natomiast jeśli chodzi o miejsca na podium, to podczas tegorocznych zawodów w Zakopanem pobił 14-letni rekord Jana Ahonena, mieszcząc się w czołowej trójce po raz 109 w karierze. Rekord ten z pewnością zostanie jeszcze przez niego wyśrubowany w tym sezonie. No i nadszedł czas na zwycięzcę naszego rankingu, którym jest oczywiście Kamil Stoch. Drugi w tym zestawieniu Polak uzbierał 251 punktów. Jego przewaga nad Stefanem Kraftem nie jest więc zbyt duża i istnieje spora szansa, że jeszcze w tym sezonie Austriak zamieni się z nim miejscami. Kamil Stoch to dwukrotny zdobywca Pucharu Świata. Zajmował w nim też raz drugie i 3 razy trzecie miejsce. Jest on trzykrotnym mistrzem olimpijskim, a także mistrzem i wicemistrzem świata. Trzykrotnie zwyciężał w turnieju czterech skoczni. Zdobył srebrny medal Mistrzostw Świata w lotach, a w Pucharze Świata w lotach zajmował drugie i trzecie miejsce. Dwukrotnie zwyciężał w turnieju Row Air i raz był w nim drugi. W letnim Grand Prix 3 razy zajął drugie miejsce i 2 razy trzecie. Jest również zdobywcą nagrody Skok Roku. Konkursy Pucharu Świata wygrywał 39 razy i 80-krotnie stawał na podium. W dzisiejszym filmie to już wszystko. W komentarzach możecie pisać, jakie zmiany według Was zajdą w tym rankingu w najbliższych latach oraz jakie nowe postacie mogą w nim już niedługo zagościć. Tymczasem dziękuję za obejrzenie mojego filmu i zapraszam do oglądania następnych. A na razie, do usłyszenia.